Panie prezesie, to już ponad 90 lat funkcjonowania Polskiego Czerwonego Krzyża w kraju. A jak ten czas wygląda, jeśli chodzi o powiat konecki, o miasto Końskie? Czy też od 90 lat tutaj działa Polski Czerwony Krzyż na naszym terenie? Tak, Polski Czerwony Krzyż działa od kwietnia 1919 roku, kiedy został założony. Działa w ramach struktur Światowej Organizacji Czerwonokrzyskiej. My w tej strukturze jako Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonokrzyża podlegamy, że tak powiem, Zarządowi Okręgu w Kielcach, no i Centrala PCK w Warszawie. W 1927 roku organizacja uzyskała status organizacji pozarządowej i do tej pory działamy. Proszę powiedzieć pokrótce, czym się zajmuje Polski Czerwony Krzyż? Bo wszyscy wiemy, że wspiera jakby te akcje krwiodawstwa, ale chyba to nie jest jedyne zadanie. Tak, takie ogólnie, jak najogólniej to trzy takie płaszczyzny działania. Oczywiście honorowe dawstwo krwi, praca z dziećmi i młodzieżą szkolną w zakresie higieny życia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, ekologicznych. I trzecia płaszczyzna to szeroko pojęta pomoc ludziom biednym, wykluczonym, potrzebującym wsparcia, pomocy w postaci rozdawnictwa odzieży, produktów żywnościowych. Właśnie w tych trzech głównych płaszczyznach działamy. No właśnie, ale żeby ludziom pomagać, żeby ich wspierać, czy rzeczowo, czy finansowo, to no potrzebne są na to jakieś środki. Wy funkcjonujecie, działacie społecznie państwo. I jak pozyskujecie? Skąd bierzecie te pieniążki na tę właśnie pomoc? Tak, działamy bez żadnego wsparcia kogokolwiek, prawda, jako organizacja pozarządowa. Posiłkujemy się tylko i poszukujemy wsparcia i środków u sponsorów. I tu zwracamy się właśnie do miejscowych biznesmenów, aby te środki pozyskać. I tu, korzystając z tej okazji, chciałem bardzo serdecznie prosić o przekazywanie corocznie tego 1% z własnego podatku, co by nam bardzo pomogło w naszej działalności. Mamy konto zarejestrowane w sądzie, prawda? I tu bardzo, bardzo serdecznie bym apelował do wszystkich państwa, mieszkańców powiatu koneckiego, o wsparcie tym 1%, bo ten rok już bieżący zmierza ku końcowi i w przyszłym roku będziemy PIT-y składać w Urzędzie Skarbowym. Chciałbym bardzo serdecznie jeszcze raz zaapelować, poprosić o wspomożenie Polskiego Czerwonego Krzyża tym 1% odpisu z własnego podatku. Popieramy ten apel skierowany do państwa. Bardzo prosimy o przekazywanie tego 1%. Wystarczy wpisać numer KRS-u w zeznaniu podatkowym, który jest na dole ekranu. Możecie państwo sobie ten numerek spisać i pieniążki, jak przyjdzie na to pora, za ten rok rozliczając PIT-y, przekazać dla Polskiego Czerwonego Krzyża oddziału w Końskich. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie prezesie. Dziękuję bardzo.